Was gorąco, kochani. Troszkę zmodyfikowałam mój pomysł na projekt iKMAT. Wyszłam naprzeciw tych osób teraz, które chcą zdawać maturę rozszerzoną z matematyki. I bardzo prosiłam o to, żeby na grupie uczyć iKMAT wrzucać mi zadania takie przykładowe, najlepiej z poziomu rozszerzonego, dlatego że wszystkie inne lekcje są przygotowane przeze mnie z poziomu podstawowego. Ale żeby nie zapomnieć o tych osobach, które chcą zdawać maturę rozszerzoną, chcę przynajmniej raz w tygodniu, taki jest na razie mój plan, takie jest moje założenie, przynajmniej raz w tygodniu dla Was również wrzucać jakieś zadania tygodnia. I będą to zadania takie różne, z różnych działów. Najbardziej bym chciała, żeby to były zadania, które Wy mi podeślecie, z którymi macie problem, które chcielibyście, żebym ja powolutku zanalizowała. I właśnie jak te zadania będą przez Was nadsyłane, to ja będę je rozwiązywała i taką lekcję będę umieszczała właśnie na kanale, będę umieszczała na moim kanale taką lekcję z Waszymi zadaniami. Dzięki temu możemy mówić o pewnej takiej interakcji pomiędzy nami, prawda? Ja coś dla Was, Wy coś dla mnie. Dajecie mi zadania, z którymi sobie nie radzicie, albo chcecie zobaczyć, jak ja je rozwiążę, może jakimś innym sposobem, niż klasyczny uczeń zrobi, no to się przekonajcie. Zapraszam. Dzisiaj przygotowałam zadania, zadanie 5, i każde zadanie jest z innego działu matematyki. Oczywiście są to wszystko zadania bardzo ciekawe. Będę starała się wybierać zresztą zadania najciekawsze, które wysyłacie. I chciałabym, żeby to były zadania różnorodne. Czyli jedno na przykład z funkcji kwadratowej, jedno z wielomianów, jedno na przykład z planimetrii, jedno na przykład z brył, a na przykład inne z rachunku prawdopodobieństwa. Oczywiście z tygodnia na tydzień będę modyfikowała. Dlatego myślę, że powinno Wam to też pomóc. Zobaczycie, jak ja te zadania rozwiązuję z zakresu rozszerzonego. Zapraszam. Zadanie numer 1. Dla jakiej wartości parametru m równanie 2x kwadrat minus m, wartość bezwzględna z x dodać m minus 2 równa się 0, ma dwa różne rozwiązania. Jedna osoba nadesłała mi takie zadanie z prośbą o rozwiązanie, dlatego takie akurat wybrałam do rozwiązania. Otóż, na pewno na pierwszy rzut oka patrzysz sobie, że jest to zadanie, no takie klasyczne zadanie z funkcji kwadratowej. Otóż jest to oczywiście równanie kwadratowe z parametrem, aczkolwiek jest tutaj pewne utrudnienie. Dlaczego? Ponieważ pojawiła się wartość bezwzględna z x. Natomiast tutaj tej wartości bezwzględnej nie ma, ale nie musi być, dlatego że jest do kwadratu, a przy kwadracie ja wartości bezwzględnej nie muszę napisać. Ale mogę tobie napisać i popatrz, jak ja teraz to zrobię, to ja teraz napiszę ci z wartością bezwzględną. Nie muszę, ale specjalnie tak zrobiłam. Dlaczego? Ponieważ teraz widzisz, że ja za to i za to mogłabym zrobić podstawienie. Wtedy nie będę miała wartości bezwzględnej. Czyli robię takie podstawienie, że wartość bezwzględna z x to się równa t. No, taka metoda, metoda podstawienia. I teraz popatrzmy, jak będzie wyglądało nasze równanie. Będzie 2t kwadrat minus mt dodać m minus 2 równa się 0. To już jest klasyczne równanie kwadratowe. Klasyczne równanie kwadratowe. I teraz tak, my mamy powiedzieć, kiedy, dla jakiego ma to równanie wyjściowe, to pierwsze, ma dwa różne rozwiązania. A my dostaliśmy takie z t. I teraz musimy się zastanowić. Po pierwsze, wiadomo, wiemy, że tutaj ta delta ma duże znaczenie, prawda? Więc tak, ustalmy. Czy delta może być ujemna? No absolutnie nie, bo wtedy nie będzie rozwiązań. Więc nie będzie się zgadzało to założenie. No to spróbujmy teraz przemyśleć, co by było, gdyby delta była równa 0. To będzie pierwszy przypadek. Na pewno spotkałeś się już nieraz z zadaniami, gdzie będą przypadki. Pierwszy przypadek delta równa 0. I teraz tak, popatrz. Jak delta jest równa 0, to oczywiście młodzież wie, że to jest jedno rozwiązanie. Tak. W tym jest jedno, ale jak się cofnę do podstawienia, to mogą mi wyjść dwa. Dlaczego? Bo gdyby tak hipotetycznie, będę tutaj pisała może to tak gdzieś tak jakby na marginesie, gdyby mi, popatrz, to t z moich obliczeń wyszło równe 2, nie? Czyli jedno rozwiązanie mi wyjdzie tutaj, 2. To teraz wiem o tym, że jak opuszczam wartość bezwzględną, to piszę 2 lub minus 2, tak? X równa się. Czyli mam dwa rozwiązania. Zgadza się? Oczywiście. Ale gdyby na przykład wartość bezwzględna z x była równa 0, to wtedy mam tylko x równe 0, czyli jedno rozwiązanie. No to się nie zgadza, nie? A gdyby wartość bezwzględna z x wyszła minus 5, to oczywiście wiesz, że wtedy jest 0 rozwiązań.
czyli też się nie zgadza. Czyli musimy pomyśleć, wyjdzie nam to jedno rozwiązanie, nie byle jakie, nie byle jakie, musi być dodatnie, bo wtedy z dodatniego ci wyjdą po opuszczeniu wartości bezwzględnej dwa rozwiązania. Czyli ja muszę tutaj ci dopisać, że moje T0, no bo wiesz, przy delcie równej 0 liczysz X0, ale u nas to będzie T0, ma być dodatnie. I tyle. I z tego później, jak opuścisz wartość bezwzględną, wyjdą ci dwa rozwiązania. Dobrze, lub, no ale co by było, gdyby delta była dodatnia? No bo przecież wiesz doskonale, że delta może być dodatnia. No to co by było? Wyszłyby z tego dwa rozwiązania. I teraz popatrz. Gdyby oba wyszły dodatnie, to z tego dodatniego wychodzą ci dwa, z jakiegoś drugiego dodatniego wychodzą ci dwa, łącznie cztery. A ja prosiłam o dwa. Ja prosiłam o dwa różne rozwiązania. Zatem musisz przemyśleć sobie, jakie te rozwiązania mają wyjść. Otóż jedno musi być dodatnie, bo z tego dodatniego ci wyjdą dwa i jedno ujemne, żeby ci wyszło z tego drugiego zero rozwiązań. Czyli tu dwa rozwiązania, tu zero, czyli razem dwa, tak jak prosili. A co to znaczy, że jedno jest dodatnie, drugie ujemne? Na pewno pamiętasz wzór Wieta. Który to był taki warunek, że jedno jest dodatnie, drugie ujemne? O tym nam mówił drugi wzór Wieta, a konkretnie T1 razy T2 mniejsze od zera. I tyle. I teraz ja to muszę rozwiązać. Ale zanim będę rozwiązywała te ładnie tak przypadki, policzę sobie deltę, bo delta mi będzie potrzebna, więc gdzieś tam na marginesie policzymy. Czyli m kwadrat minus 4 razy 2, 8, w nawiasie m minus 2. No to delta równa się m kwadrat minus 8m plus 16. I ja tą deltę sobie tutaj odpowiednio podstawię. Najpierw może ci napiszę, robimy pierwszy przypadek, czyli tak. Najpierw jest w pierwszym przypadku delta równa 0, czyli ja ją przepiszę m kwadrat minus 8m plus 16 równe 0. Zwijam to we wzór skróconego mnożenia, bo myślę, że widzisz, że tu jest wzór skróconego mnożenia. I kiedy m minus 4 do kwadratu da 0? No wtedy, kiedy m minus 4 będzie równe 0, czyli m jest równe 4. Ale pamiętaj, w tym przypadku pierwszym jest jeszcze to drugie. Czyli ja to drugie muszę napisać. T0, pamiętasz wzór na T0? To było minus b nad 2a, czyli m nad 2 razy 2, czyli 4 i to ma być większe od zera. Pomnożę razy 4 i dojdę do wniosku, że m jest większe od zera. I teraz powiedz mi, z tego i z tego, co mogę wywnioskować? Jakie to m ma być ostatecznie w pierwszym przypadku? Tu nam wyszło czwórka, a tu nam wyszło, że ma być większe od zera. To znaczy, że ta czwórka jest ok, bo jest większa od zera. Czyli ja to skomentuję, że m należy do zbioru jednoelementowego. Tutaj nie dziw się, bo czasem tak jest, że tu jest równanie, tu jest nierówność, ale rozwiązanie jest tylko jedno. No tak nam wyszło tutaj. No to teraz robimy ad 2, drugi przypadek. I w tym drugim przypadku mamy najpierw deltę większą od zera. Czyli ja przepiszę m kwadrat minus 8m plus 16 większe od zera. Zwijam oczywiście we wzór skróconego mnożenia, no bo oczywista sprawa. I teraz myślimy. Kiedy, jak podniosę jakąkolwiek liczbę do kwadratu, wyjdzie większa od zera? Prawie zawsze. Czyli piszemy, m należy do rzeczywistych, tylko jest taka jedna liczba m, która nie będzie pasowała. Jak za m podstawię 4, to tu wyjdzie 0. A 0 nie jest większa od zera przecież. Czyli z wyłączeniem czwórki. No to teraz robię ten drugi przypadek, czyli wzór Wieta. Pamiętasz, wzór Wieta x1 razy x2, czy u nas t1 razy t2, bo to zależy od niewiadomej, równa się c nad a, czyli u mnie to jest c to jest m minus 2 nad a, czyli nad 2 i to ma być mniejsze od zera. Mnożę razy 2, czyli m minus 2 mniejsze od zera, czyli m mniejsze od dwójki, czyli piszę przedział od minus nieskończoności do dwójki. I teraz muszę podsumować, uwaga, drugi przypadek. Czyli z tego i z tego ja muszę napisać, że m należy i patrzę sobie, no tutaj mam od minus nieskończoności do dwójki, a tu miałam tylko ograniczenie, że czwórka być nie może. Ale co się przejmować? Czwórki tu nie ma, więc nie będę się nią przejmowała absolutnie. Dobrze? Ale na końcu trzeba napisać odpowiedź. Pamiętaj, odpowiedź ma być sumą dwóch przypadków. Czyli ja muszę napisać m należy. Najpierw przepiszę ten przedział, suma i ten zbiór jednoelementowy. I to jest nasza odpowiedź do tego zadania. Czyli dla jakiej wartości parametru m to moje równanie ma dwa różne rozwiązania? No dla takiego m. Zadanie numer dwa. Suma wszystkich czterech współczynników wielomianów u od x danego wzorem. X do trzeciej dodać ax kwadrat dodać bx plus c jest równa 0. Może od razu mu zapiszmy. Suma wszystkich czterech współczynników, czyli zaczynamy. Tu jest współczynnik 1, dodać.
drugi dodać, trzeci dodać, czwarty współczynnik, powiedzieli, że jest równe 0. Dalej, trzy pierwiastki tego wielomianu tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej 3. Ja zapiszę to, bo to jest tak jakby pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że mamy trzy pierwiastki wielomianu, ja jej nazwę x1, x2 i x3, to są pierwiastki i one tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej 3. Dalej mamy wyliczyć oczywiście współczynniki a, b i c i polecenie jest takie, rozważ wszystkie możliwe przypadki. Będziemy nad tym się teraz zastanawiać. Popatrzmy, najpierw zacznijmy od tego pierwszej bardzo ważnej rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Ponieważ co to znaczy, że suma współczynników daje 0? To znaczy, że jednym z pierwiastków jest jedynka. Dlaczego? Bo popatrz, jak ja w miejsce x podstawię 1, nie? To będę miała tak, 1 do trzeciej, czyli 1 dodać. 1 do drugiej to jest 1 razy a, to mam a dodać, 1 razy b to jest b, dodać c, a ja wiem, że to jest równe 0. Wniosek z tego jest, że którymś z pierwiastków, tylko nie wiem którym, albo to będzie x1, albo to będzie x2, albo to będzie x3, będzie jedynka. Dlatego tam jest w treści napisane, rozważ wszystkie przypadki. Czyli ja teraz z tego muszę wywnioskować, najpierw zrobimy pierwszy przypadek, czyli zrobimy sobie taki przypadek, z tego wynika, że x1 jest równa 1. Czyli powiedziałam Ci, że jednym, ja mogę tak napisać, że z tego wynika, że jedynka jest pierwiastkiem wielomianu. Tyle Ci tutaj napiszę, a teraz będę to przypadkami robiła, dobra? Czyli tak, załóżmy, że jedynka jest tym pierwszym tutaj. To teraz ciąg arytmetyczny o różnicy 3. No to popatrz. x2 będzie ile? No będzie o 3 większe, czyli będzie 4. A x3? No x3 będzie o 3 większe, czyli będzie 7. No to co? To teraz kojarzysz, że było coś takiego jak postać iloczynowa wielomianu. Czyli w od x równa się. Najpierw było a, ale nie to a, tylko tutaj to, co stoi przed najwyższą potęgą, nie jest 1, więc nie piszę. Otwieram nawias. X minus 1, x minus 4, x minus 7. No i niestety ja to wszystko muszę powtarzać. I wtedy powiem Ci, ile wnosi a, b, c u mnie. No to proszę bardzo, może sobie najpierw wymnożymy te dwa nawias. X kwadrat, tu będę miała minus x minus 4, x to minus 5, x plus 4. I razy x minus 7. No to teraz lecimy po kolei. X do trzeciej minus 5x kwadrat plus 4x minus 7x kwadrat plus 35x i minus 28. No to tylko dodajemy, co się da. X do trzeciej przepisuję. Mam minus 5x kwadrat minus 7x kwadrat minus 12x kwadrat. 4x plus 35x to mamy plus 39x i mamy samo minus 28. Czyli ja Ci tutaj może podsumuję to i wypiszę. Nasze a to jest minus 12 w tym przypadku, nasze b to jest 39 i nasze c to jest minus 28. Popatrz, jakie łatwe zadanie, ale to tak naprawdę nie było łatwe. Dlaczego? Bo nie każdy uczeń wpadnie na to, że skoro powiedzieli mi, że suma współczynników wynosi 0, to znaczy, że aha, jedynka będzie pierwiastkiem. To nie jest takie trywialne. Niektóre osoby zaczęły to zadanie zupełnie inaczej robić, dużo trudniej. Teraz drugi przypadek. No to załóżmy, że x2, ten środkowy, będzie 1. No to teraz uzupełniam, skoro ciąg arytmetyczny, to tutaj będzie o 3 mniejszy, czyli minus 2, tu o 3 większy, czyli 4. No i dokładnie tak samo piszę, czyli w od x równa się x plus 2, x minus 1, x minus 4. Postać iloczynowa znowu mojego wielomianu, znowu wymnażam. Tu będzie x kwadrat plus 2x minus x, czyli plus x minus 2. Czyli w od x równa się. I wymnażam x do trzeciej, dodać x kwadrat minus 2x. Każdy z każdym. Minus 4x kwadrat minus 4x, dodać 8. Czyli w od x równa się x do trzeciej. Tutaj mamy minus 3x kwadrat minus 6x i dodać 8. No i oczywiście odczytujemy teraz współczynniki. A to było przy x kwadracie, to jest minus 3. B to minus 6 i C to jest 8. Zrobiliśmy drugi przypadek.
I teraz robimy sobie trzeci przypadek. Czyli teraz mam x1, x2, x3. I teraz zakładam, że ta jedynka moja to jest ten ostatni pierwiastek, czyli tutaj jest 1. Czyli tu o 3 mniejszy minus 2 i tu o 3 mniejszy oczywiście minus 5. No i teraz oczywiście znowu postać iloczynowa, x plus 5, x plus 2, x minus 1. No i znowu wymnażam, x kwadrat to jest plus 5x plus 2x plus 7x plus 10. No wymagam od Ciebie tutaj większej biegłości obliczeniowej, prawda, nie tłumaczę wszystkiego, no bo w końcu jest to kurs rozszerzony. Plus 7x kwadrat plus 10x i teraz minus x kwadrat minus 7x minus 10. No i redukcja wyrazów podobnych, czyli mamy plus 6x kwadrat plus 3x mamy i minus 10. No i ostatnią rzeczą jest wypisanie tych współczynników. A jest równe 6, to B jest równe 3, C jest równe minus 10. No i popatrz, jakie nam wyszło. To jest nasza odpowiedź lub to jest nasza odpowiedź lub to jest nasza odpowiedź. Zadanie numer 3. Jedna z osób prosiła o zadanie ze średnią prędkością. Młodzież ma faktycznie z tym problem, dlatego postanowiłam takie zadanie wybrać. Dwa miasta łączy linia kolejowa o długości 336 km. Pierwszy pociąg przebył tę trasę w czasie o 40 minut krótszym niż drugi pociąg. Średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie była o 9 km na godzinę większa od średniej prędkości drugiego pociągu. Oblicz średnią prędkość każdego z tych pociągów na tej trasie. Zapiszemy sobie zadanie, że to jest numer 3 i teraz tak. Jeden pociąg będę tutaj oznaczała pociąg numer 1, a tu pod spodem będę oznaczała pociąg numer 2. Narysowałam Ci trasę, podpisałam, że jest w sumie 336 km. I teraz tak. Jest taka informacja dana, że pierwszy pociąg przebył tą drogę w czasie o 40 minut krótszym niż drugi pociąg. W związku z tym, ja nie wiem w jakim czasie przebył, napiszę literkę T. Nie wiem z jaką prędkością, napiszę literkę V. Standardowe literki, takie jak w fizyce, żeby Ci się nie myliło. A teraz, wiem, że ten przebył w czasie o 40 minut krótszym, więc znaczy się, że ten potrzebował więcej czasu o 40 minut. Zatem jego prędkość, ja może będę tutaj pod spodem pisała tego drugiego, czyli jego prędkość się zmieni i czas będzie inny, prawda? Czyli tak, najpierw zacznijmy od czasu. Czas dodać, bo ten jechał krócej, czyli ten musi mieć czas tamtego dodać 40 minut. Tylko uwaga, nie może być jednostka. Tu mamy kilometry na godzinę, tu mamy minuty. Więc od razu zamieńmy te minuty na godziny. A zrobimy to w taki sposób, 46. Czyli te dodać, po zerze sobie skrócimy i będzie 2/3. Tak, i to jest jego czas. Ale jest napisane, że średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie jest większa. Tego pierwszego jest większa, no bo krócej jechał, nie? Logiczne. To znaczy się, że tego będzie mniejsza, czyli ten drugi będzie miał prędkość V minus 9. Jednostki się już zgadzają, kilometry na godzinę. I mamy, naszym zadaniem jest policzyć oczywiście prędkości każdego z pociągów. Czyli, skoro tak, to układamy standardowe równanie ruchu. Przypomnę wzór, S równa się V razy T. No to proszę bardzo, najpierw zaczniemy od pierwszego pociągu, czyli S to mamy 336, ale zacznę od V razy T równa się 336. Z tego pasowałoby jedną literkę wyliczyć. To może wyliczmy T, czyli podzielmy przez V i mamy T to się równa 336 przez V. Podkreślam, do tego wrócę. To jest tak jakby o pierwszym pociągu równanie ruchu. Teraz robię równanie ruchu o drugim pociągu. No to tak, drugi pociąg miał prędkość V minus 9, to trzeba pomnożyć przez czas, czyli T dodać 2/3 i też wyjdzie 336. No to tutaj wymnażamy każdy z każdym, VT minus 9T plus 2/3 V minus, tu po skróceniu wyjdzie nam 6 i to się równa 336. Zatem VT to było 336, tak, to było 336, czyli tu jest 336 i tu jest 336, to się skróci. To ja od razu przepiszę, minus 9T dodać 2/3 V minus 6 równa się 0. Tak, i teraz muszę podstawić, czyli w miejsce literki T tutaj ja będę podstawiała to. Czyli piszemy minus 9 razy
336 nad V dodać 2 trzecie V minus 6 równa się 0. No oczywiście będziemy to mnożyć razy V na pewno, ale najpierw może pomnóżmy sobie szybciutko. No kalkulator możemy sobie wziąć, będzie nam szybciej. Dość duża tu liczba będzie, minus 3024 przez V dodać 2 trzecie V minus 6 równa się 0. I teraz uwaga, no nie może być takiego, więc oczywiście obustronnie razy V. Pamiętamy, że prędkości, czasy i inne rzeczy muszą być tego typu z liczbami dodatnimi. Czyli tu będzie V kwadrat minus 6V równa się 0. To jeszcze to może posegregujmy. Czyli 2 trzecie V kwadrat minus 6V minus 3024 równa się 0. No fajnie by było to pomnożyć razy 3, żeby nie było tego może tutaj nam mianownika, czyli obustronnie razy 3, będę pisała od góry. 2V kwadrat minus 18V tu mamy i odjąć będzie 9000, mamy 6072 równa się 0. Tak. No i teraz co możemy? A jeszcze podzielmy przez 2. Czyli będziemy mieć V kwadrat minus 9V minus 4536 równa się 0. I teraz będziemy, oczywiście to jest równanie kwadratowe, będziemy liczyć deltę. No to mamy 9 do kwadratu 81 dodać. I teraz klikniemy 4 razy 4, 5 czy 6. To się równa 18144, od razu dodam 81, przepiszę tą deltę, 18225. No i żeby po prostu nam było wygodnie, to od razu to spierwiastkujemy. Wyszedł ładny pierwiastek, więc jest duża szansa, jak Wam wychodzi ładny pierwiastek w tego typu zadaniach, że zrobiło się oczywiście dobrze. V1 równa się minus B, czyli 9 minus 135 nad 2. Nawet tego liczyć nie muszę, bo wyjdzie mi liczba ujemna, a prędkość nie może być liczbą ujemną, więc piszę sprzeczność. I V2. 9 dodać 135 nad 2, czyli to mamy 144 nad 2, czyli to się równa 72. Czyli wyszło nam, że jedna prędkość, czyli pierwszy, jakby tak odpowiedź piszemy, że pierwszy ten pociąg miał prędkość 72 km na godzinę, a ten drugi miał prędkość o 9 mniejszą, czyli jak odejmiemy od tego 9, no to mamy 63 km na godzinę. I to jest nasza odpowiedź. Wiadomo, czasem ten kalkulator jest potrzebny, bo dzięki niemu szybciej zrobi się zadanie, chociażby takie na tych dużych liczbach tutaj. Jedna uczennica prosiła mnie na wiadomości prywatnej, do mnie napisała i prosiła, żebyśmy zrobili coś z rachunku prawdopodobieństwa, a konkretnie z kombinatoryki. No i postanowiłam takie zadanie wybrać. Oblicz, ile jest liczb naturalnych, sześciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie 3 razy cyfra 0 i dokładnie raz cyfra 5. Ja zapiszę co najważniejsze, czyli 3 razy mamy mieć cyferkę 0 i dokładnie jeden raz cyferkę 5. A mamy do czynienia z liczbami naturalnymi sześciocyfrowymi. W związku z czym narysuję Ci tutaj takich 6 krateczek. I pytanie jest właśnie, ile tych liczb jest takich, żeby w zapisie raz była piątka i 3 razy było 0, tylko nie wiadomo gdzie. Nie? Więc najpierw Ci narysuję takich 6 krateczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No wiesz o tym, że to są, prawda, cyfry. I teraz tak, najpierw muszę się zastanowić, gdzie ja mam to zero wsadzić, nie? No ale nie wiem, czy to zero będzie tu, czy tu, czy tu. Najpierw, pierwsze co musimy zrobić, zastanowić się, co z tą piątką, bo ona ma raz występować. Rozważymy pierwszy przypadek. Pierwszy przypadek będzie taki, że na początku stoi piątka. No bo może stać, prawda? W związku z tym rysuję jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj mi stoi piąteczka. W tym miejscu ma stać piąteczka, czyli tutaj jest miejsce ustalone, czyli mam jedną możliwość, tylko ta piątka mi stoi. Czyli piątkę mam załatwioną. Teraz co robię? Teraz muszę wybrać dla zer trzy miejsca. I wybór miejsc oczywiście robimy kombinacjami. Czyli muszę wybrać na przykład to miejsce, na przykład to miejsce, na przykład to. Oczywiście niekoniecznie te, ale muszę wybrać trzy z ilu? Z pięciu. Czyli muszę zrobić kombinację. Mam wybrać trzy z pięciu miejsc. Bo mam 5 wolnych miejsc, wybieram 3 i tu sobie napiszemy może, że tutaj są zera.
tak? Czyli to jest wybór zer, wybór miejsc dla zer. Czyli ja wybieram te trzy miejsca dla zer, wstawiłam zera. No to teraz nie koniec, ponieważ ja jeszcze mam tu wolne miejsce i tu wolne miejsce. I teraz te miejsca, które tutaj mi zostały, obstawiam dowolnie, ale nie mogę zera już wstawić, bo miało być tylko trzy razy. I nie mogę wstawić piątki, bo miała być tylko raz. Czyli wszystkich cyfr w matematyce jest 10. Zabrałam już dwie możliwości, czyli zostało mi 8, prawda, do wyboru. Więc ja tutaj w tą kratkę mogę wpisać 8 możliwości, czyli napiszę razy 8 możliwości to, co mi wyszło, i razy w tą kratkę też 8. Bo ja nie wiem, czy na przykład to się mogą mi powtarzać, czy nie. Nie mam napisanego nic, więc się mogą powtarzać. Na przykład może być 7, 7. Na pewno nie może być 0 i 5, więc 2 odpada. Ale było wszystkich 10 do wyboru, prawda? W związku z tym, jak 2 odpadło mi, to jest 8. Czyli 8 razy 8 zostało na te dwa miejsca. No to liczymy. To jest na razie pierwszy przypadek, no ale musimy go skończyć. Oczywiście zgodnie z symbolem Newtona rozbijamy tutaj, czyli 5 silnia nad 3 silnia razy 2 silnia razy 64. To się równa. 5 silnia rozbijemy jako 3 silnia razy 4 razy 5. Podzielone przez 3 silnia razy 2. Te silnie mi się skrócą. Skróci mi się też dwójeczka z czwórką. Jeszcze nie przepisałam razy 64. To się równa. I mam 2 razy 5 to jest 10 razy 64. Czyli 640 jest w pierwszym przypadku. Uwaga. Teraz zrobimy sobie drugi przypadek. Czyli narysujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz uwaga. Drugi przypadek będzie polegał na tym, że piątka na początku być nie może. Ale oczywiście nie może być 0. Czyli na początku tutaj ma nie być piątka i ma nie być 0. Czyli ja zapiszę bez piątki i bez 0, prawda? Bez piątki i bez 0. Czyli skoro bez piątki i bez 0, to znaczy, że ile jest tych możliwości? Oczywiście 8, nie? Raz. I teraz uwaga. Bez piątki i bez 0, no to teraz muszę znowu co wybrać? Po pierwsze muszę wybrać miejsce dla piątki, bo gdzieś tą piątkę muszę wsadzić, nie? Czyli załóżmy, że wybrałam to, czyli wybrałam z 1, 2, 3, 4, 5, z 5 wybrałam jedno miejsce i to jest, napiszę tutaj ci dla piątki. Oczywiście 8 z przodu do obliczeń muszę przepisać, bo będę to mnożyła. Teraz dalej raz. Teraz wybrałam miejsca dla 0. Załóżmy, że to, to i to. Czyli z ilu pozostałych? 1, 2, 3, 4. Czyli z 4 pozostałych wybieram 3 i to są miejsca dla 0. I razy, i ostatnie miejsce, to obstawiam dowolną liczbą, tylko nie zerem, nie piątką. Czyli znowu mam ich 8 do wyboru. Czyli razy 8. No to to się równa. 8 razy 8 napiszę 64 razy. Kombinacja 1 z 5 to jest 5. Dalej kombinacja 3 z 4 to jest 4. I mam 64 razy 20, czyli mamy 1280. Odpowiedź ostateczna musi być sumą dwóch przypadków. Czyli 1280 dodać 640, to mamy 1920. Czyli mamy tych możliwości aż 1920. Zadanie numer 5 to zadanie, to jest rozwiązać taką nierówność. O to zadanie poprosił też jeden chłopak, żebyśmy to zadanie zrobili, więc oczywiście na prośbę rozwiązujemy. O to mi chodzi właśnie, żebyśmy wzajemnie się informowali i ja będę rozwiązywała zadania, które Wy nadsyłacie. Popatrzcie, na pierwszy rzut oka wydaje się trudne, bo są aż trzy wartości bezwzględne, ale jak się dobrze przypatrzymy, to będziemy widzieć, że są tu pewne podobieństwa. Otóż, gdybym ja tutaj spod tej wartości bezwzględnej wyciągła trójkę przed wartość bezwzględną, a mogę zawsze wyciągnąć liczbę dodatnią, czyli popatrz. To przepisuję, teraz wyciągam trójkę, bo mi wolno, bo jest liczbą dodatnią, przed wartość bezwzględną. To tak jakbym wyciągała przed nawias, bo wartość bezwzględna jest takim specjalnym nawiasem. I zostaje mi x minus 4, czyli już widzę, że to jest takie samo jak to. Mniejsze lub równe, 4 dodać. Teraz tutaj, wyciągnę dwójkę przed wartość bezwzględną, bo mi wolno, liczbę dodatnią. I co mi zostanie? Zostanie mi 4 minus x. To jest tak, jakbym wyciągała przed nawias. No to teraz tak, tutaj mamy takie same wyrazy, podobne bym powiedziała, prawda? Czyli mogę je dodać, czyli dwie takie wartości, dodać trzy takie wartości bezwzględne, to jest 5 takich wartości bezwzględnych. Teraz 4 dodać 2 i teraz uwaga, wartość bezwzględna, na pewno pamiętacie taką własność, że wartość bezwzględna z x to jest to samo, co wartość bezwzględna z minus x.
A mi by konkretnie pasowało, żeby zmienić tu kolejność. Czyli żeby nie było 4 minus x, tylko x minus 4. Mogę to zrobić, bo ta własność mi to daje, tą możliwość. I ja to zrobię. Czyli wartość bezwzględna z 4 minus x to jest to samo, co wartość bezwzględna z x minus 4. Dzięki czemu to przenoszę, może tak, to przenoszę na tą stronę i znowu mogę odjąć te wartości bezwzględne w tym wypadku, bo są takie same dokładnie. Czyli 5 wartości bezwzględnych, odjąć 2 wartości bezwzględne, to są 3 te wartości bezwzględne, mniejsze lub równe od 4. Dzielę sobie przez 3 i otrzymuję taką nierówność, a taka nierówność to już nie jest taka mega trudna. Wystarczy, że zapiszę x minus 4 jest mniejsze lub równe 4 trzecie i x minus 4 jest większe lub równe minus 4 trzecie. I teraz mamy x mniejsze lub równe 4 całe i 4 trzecie, co oczywiście nie do końca mi się podoba, ale to za chwilkę. I x jest większe lub równe od, tu będę miała 4 minus 4 trzecie, no to, a możemy sobie napisać 4 minus 4 trzecie, niech będzie. Czyli tu mamy x mniejsze lub równe. Tutaj jeszcze sobie jedną całość weźmiemy, czyli 5 całych i 1 trzecia. Natomiast tutaj, jakbym sobie wspólny mianownik zrobiła, to będę miała 12 trzecich minus 4 trzecie, czyli 8 trzecich. Czyli mogę napisać 2 całe i 2 trzecie. No i teraz oczywiście mogę to narysować, a mogę napisać od razu przedział. X należy od 2 całe i 2 trzecie do 5 całych i 1 trzecia. Tak się składa, że czasem zadanie wygląda na trudne, naprawdę. Czasem wygląda na trudne i myśli sobie człowiek, ojejku, nie podołam temu, w ogóle tego nie zrobię. A się okazuje, że to zadanie jest naprawdę łatwe, tylko trzeba pewne rzeczy zauważyć. No i to jest to piękno matematyki, że wydaje się coś trudnego, ale jak tak się zastanowisz, jak tak sobie to przemyślisz, to widzisz, jak zadanie się fajnie pozwijało, tak ładnie nam się zwinęło, że wyszła bardzo prosta nierówność z wartością bezwzględną. A na początku tak nie wyglądało. Więc zawsze szukaj, jak masz tak dużo tych wartości bezwzględnych, to szukaj, bo one może są coś tam do siebie podobne. Może coś wyłączyć przed wartość bezwzględną, prawda? Tak jakby wyłączyć przed nawias. To jest 5 zadań. Mam nadzieję, że to, że rozwiązałam zadania, które Wy chcieliście, troszkę Was nakłoni do tego, żeby pisać te zadania. Ja będę wybierała takie, co ciekawsze. No bo wiadomo, że to zależy od tego, jak będzie w tygodniu. W jednym tygodniu nadeślecie mi tylko 3, w jednym tygodniu nadeślecie mi 20. A ja oczywiście też będę chciała wybrać te, które są takie, z takim właśnie troszkę dreszczykiem emocji przy rozwiązywaniu. Albo inaczej, po prostu chodzi o to, że będą takie fajne, takie ciekawe, prawda? I mam nadzieję, że dzięki temu jakoś też Was zmobilizuję do tej pracy. Bo tak to jest w ogóle w nauce, że fajnie jest, jak można się dogadać ze sobą, prawda? Jak jedna osoba coś daje, druga osoba też coś daje. Tak samo i dobrze jest w życiu postępować. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie, tym razem Ajka ma to rozszerzona.